Klaudia i Walentyn z Rolnik Szuka Żony mają myśleć o rozstaniu? Uczestniczka randkowego show w końcu odniosła się do smutnych doniesień o kryzysie i oficjalnie wyjaśniła, jak się sprawy mają. Czyżby Klaudia i jej wybranek mieli nie pojawić się razem w świątecznym odcinku Rolnik Szuka Żony? Klaudia i Walentyn z Rolnik Szuka Żony 9 są jedną z par, która powstała na planie randkowego show TVP. Pochodzący z Ukrainy kierownik budowy niemal od razu wpadł w oko rolniczce z Podlasia. A pod koniec programu było już jasne, że oboje chcą rozwijać rodzącą się między nimi relację. W finale Klaudia i Walentyn potwierdzili, że nadal są razem i snuli plany o wspólnym zamieszkaniu. Jednocześnie w sieci huczało od doniesień, że znajomość gwiazd rolnika rzekomo utknęła w martwym punkcie, a powodem takiego stanu rzeczy miała być spora odległość dzieląca rolniczkę i jej wybranka. Klaudia i Walentyn mogli spotykać się tylko w weekendy, przez co ich kontakty miały rozluźnić się do tego stopnia, że oboje rozważali rozstanie. Tyle według plotek. Jak jest naprawdę, miała potwierdzić sama Klaudia w rozmowie z reporterką Obiektywu z TVP Białystok. Rolniczka przed kamerą oficjalnie zdementowała plotki o kryzysie z Walentynem. U nas jest jak najbardziej wszystko w porządku, mimo że były różne plotki, że jest między nami coś nie tak. W żadnym momencie nie było kryzysu, więc śmialiśmy się trochę z tego, jak to ludzie odbierają. Powiedziała Klaudia i życzyła sobie, aby jej związek nadal rozwijał się tak dobrze jak do tej pory. Wygląda na to, że Klaudia i Walentyn szczęśliwie doczekali nagrań świątecznego odcinka Rolnik Szuka Żony, który zostanie wyemitowany w Boże Narodzenie i chętnie opowiedzą Marcie Manowskiej, co u nich słychać.